Tłumnie przybywających do Domu Muzyki i Tańca gości witała orkiestra górnicza pod batutą Henryka Mandrysza. Goście mieli także okazję zobaczyć wyjątkową wystawę fotografii Ja i Ty w poszukiwaniu nowej solidarności z tekstami wybitnych postaci papieża Franciszka, Dalai Lamy czy Alberta Einsteina. W uroczystej gali uświetniającej obchody 95. rocznicy nadania praw miejskich Zabrzu wzięli udział przedstawiciele miast partnerskich województwa śląskiego oraz mieszkańcy. 95. urodziny miasta, tego miasta, które było przecież długo największą wsią w Europie, ale miasta, które w życiu naszej aglomeracji jest bardzo ważne. To miasto, które prężnie się rozwija, przekształca się w miasto medycyny, nauki, innowacji, kultury, sportu, turystyki postindustrialnej, bo myślę, że to nowa odsłona tego, co Zabrze może zaproponować nie tylko mieszkańcom, nie tylko tu na Śląsku, ale w całej Europie. Podczas gali prezydent miasta wręczyła także nagrody w dziedzinie kultury. Wyróżnienie przyznawane najbardziej zasłużonym artystom oraz instytucjom w tym roku odebrała Angela Bajorek, popularyzatorka twórczości Horsta Eckharta, czyli Janosza, oraz autorka jego biografii. Jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. Po tylu latach pracy też dla miasta Zabrze, które stało się trochę po części też moim miastem. Biografia Janosza po części moją też dotknęła mojej biografii i mocno się zazębiła. Więc myślę, że te parę lat działalności na rzecz i też promocji miasta i biografii Janosza przyczyniły się do tego, że jestem tutaj teraz w tym miejscu. Za zgłębianie niezwykłych losów Zabrzanina, wybitnego piłkarza Górnika Zabrze i reprezentanta Polski Jana Banasia w filmie Gwiazdy, nagrodą prezydenta uhonorowano także reżysera, scenarzystę i producenta filmowego Jana Kidawę-Błońskiego. To jest nagroda z mojego ukochanego Śląska, szczególnie z Zabrza, w którym teraz jesteśmy. Ja takie rzeczy bardzo doceniam. Jestem, no nie wiem jak powiedzieć, no jestem zaszczycony. Czuję się z tym fantastycznie. Będzie na pewno w jakimś ważnym miejscu w moim domu stała. Człowiek zaczynając pracę nad filmem i ta praca, jeżeli trwa 3 lata albo i więcej, no to pewnie, że jest mu bardzo miło i tam gdzieś po cichu marzy o tym, żeby ten film został doceniony przez widzów. No tak się stało w tym przypadku. Rzeczywiście jestem jakoś bardzo wdzięczny. W gronie laureatów znalazł się także dyrektor Międzynarodowego Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego poziom 320 Jerzy Dybał. W imieniu laureata koncertującego za granicą nagrodę odebrał dyrygent Filharmonii Zabrzeńskiej Sławomir Chrzanowski. Podczas tegorocznej gali królowała muzyka francuska. O oprawę artystyczną tradycyjnie zadbała Filharmonia Zabrzeńska pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. Pod kierunkiem Janusza Józefowicza na scenie zaprezentowali się także artyści studia Buffo w Warszawie. Tegoroczne obchody urodzin miasta zwieńczyła msza święta odprawiona w intencji Zabrza w kościele świętego Kamila. W uroczystości kościelnej wzięli udział gospodarze miasta, radni, posłowie, przedstawiciele miast partnerskich oraz mieszkańcy.